Siema, z tej strony Igu. Kilka osób prosiło mnie tutaj w grze i tam na TeamSpeaku, żeby zrobić jakiś filmik z dobrymi lokacjami na drop, na zarobek z pierwszego i z drugiego aktu. No to pokażę, nie? Co, jak tutaj najlepiej latać sobie. Więc tak, dla mnie najlepszy tutaj jest na MP. Ja latam na MP10, jak komuś wygodniej, to czy nie daje rady, żeby farma była opłacalna, jak najbardziej niższy MP też może być. Chodzi o to, żebyśmy w miarę szybko zabijali moby i elity. No to ustawiamy sobie MP, jakie chcemy. Tutaj zadanie ostatnie z pierwszego aktu, żebyśmy mieli poodkrywane mapki. I ja ogólnie chodzę tylko dwie lokacje robię na tym. Dwie lub trzy, zależy jak moby na pierwszy, jak elity nabija na pierwszej lokacji. Gra się ładuje. Jak zwykle godzina. Więc tak, ja po zawsze chodzę jako pierwszą lokację, butwiejący las, czyszczę cały las. Zazwyczaj jest 4 elity, od 3 ogólnie na butwiejącym lesie, od 3 do 5 elit występuje. No zazwyczaj koło 4 wychodzimy, także piątą elitę polecam sobie wtedy iść na posiadłość Leoryka dobić. Tutaj zazwyczaj jest gdzieś, może uda się akurat znaleźć, gdzieś na początku nawet jest tutaj zazwyczaj gdzieś w pierwszej, no padłem. Ogólnie tutaj jak idziemy w dół, zaraz jest w tym pokoiku, bardzo często występuje elita w tym pokoiku, gdzie pada piszczel Leoryka. Jeśli nie ma, no to na zewnątrz, tam zawsze jest jedna elita choćby. No i to jest tyle z nabijania nefalemów. Potem docelowo idę na lokację Pola Niedoli, czyszczę calutką. Tam jest naprawdę dużo, dużo mobów. Elit też sporo, no są ciężkie, ale no dlatego mówię MP takie, jakie dajemy radę na spokojnie, bo no te byczki, jak ja to nazywam, no potrafią zaleźć za skórę. Kiedy, jak wyczyścimy Pola Niedoli, ja polecam jeszcze do tego zrobić, jeśli mamy kostur. Jeśli mamy kostur, o tutaj jest, no to kostur, jeśli mamy zrobiony kostur na Inferno, zapgradowany, polecam iść jeszcze na kaprysowo. Na kaprysowie też jest bardzo, bardzo dużo mobów, elit. No tam też potrafi naprawdę paść. Ogólnie ja prowadzę sobie takie, można powiedzieć, statystyki, coś takiego i powiem szczerze, że te dwa runy, które dzisiaj pokażę, ten, który teraz tłumaczyłem, zaraz pokażę drugi. To są dwa runy, które no najlepiej przynajmniej mi przynoszą zarobek legendy i tak dalej. Najwięcej mi tego tutaj właśnie jakichś przydatnych rzeczy pada na tych dwóch runach. To jest na akcie pierwszym i drugi akt, który ja na drugim akcie, właśnie drugi run robię. Też ostatnie zadanie najlepiej sobie założyć. Też oczywiście MP, jakie dajemy radę. Tam trzeba pamiętać, że tutaj są te komary takie, które tymi zatrutymi strzałkami nas plują. One dosyć mocno tyrają. Też trzeba na nie niestety je wziąć na poprawkę, że tak powiem. Wywaliło mnie tutaj, to idziemy. Miasto. I teraz ja tak samo nabijam na dwóch lokacjach nefalemy i tutaj na drugim akcie robię tylko jedną lokację. Kiedyś opłacało tu się niby farmić na drugim akcie kryptę skryptobójcy, to się wchodzi na bezlunnych piaskach, ale no, długo to zajmuje, żeby to znaleźć, a każdą farmę tego i wbrew pozorom nie ma tam w tej chwili aż tak mobów podniesionych, jest tylko nieznacznie są podniesione ilość mobów, więc no, nie do końca się opłaca tam chodzić. Ja zawsze nabijam pierwsze, na elity, gdzie nabijam. Kopalnia nad Czarnym Kanionem, to jest pierwsza lokacja, czyszczę calutką. Tylko wchodzimy tutaj w zakamarki nawet. Nie padł znowu, będzie wstyd. Całą lokację, ale nie przechodzę tutaj dalej. Po prostu idę ją dookoła, ale nie przechodzę dalej. Tylko na tej lokacji. Tutaj ją sobie okrążam, czyszczę całą.
i wtedy tutaj zazwyczaj są 2 do 3 elit teraz po ostatnim patchu. Kiedyś było do 4. Teraz no nie widziałem ostatnio, żeby było więcej niż 3 elity tutaj na tej lokacji. No nabijemy tutaj 3 elitki, idziemy sobie z powrotem tutaj do teleportu. Ja polecam iść w kółko tutaj zaraz jak w teleporcie wyjdziemy w tym miejscu. Polecam iść od lewej strony i po prostu zrobić sobie takie kółko i wrócić się później do teleportu. Drogę do Alcarnus. I tutaj dobijamy sobie, jedna elita jest zawsze tutaj. Idziemy od razu tutaj. Tutaj jest, no mówię, zawsze jest jedna, minimum jedna elitka. Wtedy już mamy 4 elitki. Jak tutaj wszystko wybijemy, to polecam iść. Przy okazji klucz możemy znaleźć. Polecam właśnie iść na oazę Laugura. Tutaj na oazie jest mega naprawdę dużo mobów. Jeśli gramy w party, to naprawdę jest ogrom, naprawdę ogrom mobów. I do non-stop ciśniemy takie runy, no, który nam tutaj odpowiada, albo pierwszy, albo drugi. Dla mnie to jest najlepsza, moim zdaniem, metoda na dropy, na jakiś tutaj zarobek. No, w sumie z mojej strony to by było po tyle. Nie wiem, jeśli macie jakieś tam pomysły albo jakieś pytania, no to zapraszam, można pisać. Na dole będą podane w opisie kontakt do mnie. No, jeśli nie, no to na grze. No, z uwagi na tutaj ograniczoną listę znajomych, no niestety, no nie przyjmuję, jeśli nie wiem o co chodzi, nie przyjmuję do znajomych, niestety. Także jeśli coś, to po prostu pisać na podane, niżej dane. Dobra, to dzięki, na razie i do następnego filmiku.